Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej naszej konferencji prasowej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jeśli Państwo pozwolicie, to może przedstawię osoby biorące udział w naszej dzisiejszej konferencji. Zacznę od Pani. Pani Zofia Chlebowska, mieszkanka Grudziądza, tak ją przedstawię. Przedstawicielka społeczeństwa. Społeczeństwa, dokładnie. Pani Izabela Szynicka, również przedstawicielka tutaj społeczeństwa, mieszkanka Grudziądza. Pani Ewa Cieślakowska, prezes Stowarzyszenia Znak i członek zarządu Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu. Pan Jan Wróblewski, przedstawiciel społeczeństwa, mieszkaniec Grudziądza. Pan dr Sławomir Dębski, prezes Stowarzyszenia Razem przy Przemocy. I moja osoba Aleksander Pawłowski, przewodniczący Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy dwóch tematów. Pierwszy temat, proszę Państwa, dotyczy likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. Zgodnie z tym, co żeśmy mówili, dzisiaj jest finał tej naszej akcji. Przed Państwem tutaj, jak widzicie, 5530 zebranych podpisów mieszkańców Grudziądza, którzy się podpisali pod obywatelskim projektem likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. 5530 podpisów. Przypominam, żeby wnieść to na posiedzenie Rady Miasta, Statut Grudziądza mówi, że takich podpisów jest wymaganych 5 tysięcy. Nie będę słowo, jeśli nie podkreślę, że to jest ogromna ilość. I tu jeszcze powiem może kilka słów, jak to wygląda w innych miastach. Proszę Państwa, no przypuśćmy Włocławek 150 podpisów, Bydgoszcz 1000 podpisów, Łódź 1300 podpisów, większe miasta w granicach 1,5-2 tysięcy podpisów. Niestety, mimo naszej inicjatywy zwrócenia się do prezydenta miasta Grudziądza, w uporczywy sposób odmawia jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, aby to liczbę zwiększyć. Tłumacząc tym, że będzie zalany takimi inicjatywami. No niestety, praktyka wskazuje, że w innych miastach, mimo że to jest kilkanaście razy mniej, nikt nikogo prezydenta takimi inicjatywami obywatelskimi nie zalewa i te miasta sobie doskonale radzą. Ale to jest odrębny temat. Przygotowaliśmy, proszę Państwa, pismo do przewodniczącego Rady Miasta, pana Arkadiusza Gorzki, gdzie sobie pozwolę przeczytać może pierwszy akapit, jak je Państwu rozdam te materiały. Na podstawie paragrafu 25 Statutu Miasta Grudziądz przekładamy obywatelski projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu wraz z wymaganą liczbą podpisów osób popierających projekt oraz wnioskujemy o podjęcie inicjatywy przez wymaganą liczbę radnych w przypadku niezgodnej liczby głosów wymaganych. Zwracamy się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Grudziądz. Wnioskodawców reprezentować będą następujące osoby. Tutaj może podam nazwiska. Pan Dębski Sławomir, pan Jan Wróblewski i moja osoba Aleksander Pawłowski. Takie są wymogi statutu, regulaminu miasta, że co najmniej dwie osoby po prostu muszą się podpisać. Osoby, które będą reprezentować tą grupę mieszkańców, która się podpisała pod tym projektem. Do tego wniosku, który dzisiaj złożymy na ręce przewodniczącego Rady Miasta, przygotowaliśmy również projekt uchwały, bo taki projekt jest wymagany, gdzie piszemy, między innymi paragraf numer pierwszy. Likwiduje się jednostkę budżetową miasta Grudziądza pod nazwą Straż Miejska w Grudziądzu, siedzibą w Grudziądzu, zwaną dalej Strażą Miejską. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Miejskiej wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 30 września 2014 rok. Również niezwykle istotna sprawa, paragraf 2. Mienie Straży Miejskiej przychodzi na rzecz miasta Grudziądza i zostanie zagospodarowane zgodnie z właściwymi przepisami. Drugi punkt tego paragrafu. Należności i zobowiązania Straży Miejskiej niezaspokojone do dnia zakończenia likwidacji przejmuje Urząd Miasta Grudziądza. To są takie główne postanowienia projektu, zaznaczam, uchwały z dnia dzisiejszego. Taki projekt został przygotowany. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, to żeby być precyzyjnym, to może kilka akapitów i słów dotyczących uzasadnienia w sprawie likwidacji jednostki Straży Miejskiej. Nie będę tutaj mówił w oparciu o jakie przepisy ta umundurowana formacja powstała, jak to tutaj wygląda, ale może tak. Proszę Państwa, mając na uwadze uwarunkowania społeczne, stan finansowy miasta oraz fakt, iż Straż Miejska realizuje w minimalnym zakresie zadania z kategorii spraw, do jakich została powołana, pierwotnej wydanej ustawie o strażach gminnych należy ją niezwłocznie zlikwidować, a środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na jej utrzymanie przeznaczyć na dofinansowanie policji. W Polsce już 21 miast zdecydowało się na rozwiązanie Straży Miejskich. Zlikwidowano je m.in. w Trzebini,
Szczyrku, Zakroczyniu, Pionkach, Żorach, Szczegłomiu, Świeradowie, Zdroju. Od 2008 roku Straż Miejska nie istnieje w 65-tysięcznej Stalowej Woli. Oszczędzamy ponad 1 000 000 zł rocznie, a statystyki przestępstw i wykroczeń się nie pogorszyły. Tak mówi prezydent Stalowej Woli. W wielu polskich miastach Straży Miejskiej nie powołano, a władze gmin opłacają dodatkowe patrole policji. W Grudziądzu, mimo istnienia Straży Miejskiej, dopłaca się do dodatkowych patroli policji. Coraz większa rzesza obywateli wyraża negatywne opinie o pracy strażników miejskich. Wynika to z faktu, iż jest to formacja, która zagubiła pierwotnie postawione jej cele. Coraz rzadziej włącza się do pomocy w rozwiązywaniu spraw i problemów lokalnych społeczności, między innymi z zakresu porządku publicznego, zakłócenia ciszy nocnej, niesprawnej infrastruktury miejskiej, ekologii, rozwijających się lokalnych subkultur, chuliganerii itd. na rzecz spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, czyli tych, które są ustawowo przypisane, proszę Państwa, Policji Państwowej. Poprzez kolejne zmiany w ustawie Straż Miejska uzyskała bardzo szerokie uprawnienia kontrolne, możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego. W związku z tym została wyposażona profesjonalny sprzęt, środki przymusu bezpośredniego, kamizelki kuloodporne i tak dalej. Strażnicy stali się dla obywatela mniej pomocni i opiekuńczy, a zdecydowanie bardziej represyjni. Odpowiada im wchodzenie w roli policji, bo przez to podnoszą swój prestiż. Również po prostu pogoń za zyskiem i wystawieniem jak największej ilości mandatów doprowadza działania tej formacji do absurdu. Najważniejszym zadaniem strażników miejskich jest po prostu wykonanie konkretnego planu w zakresie wystawienia wymaganej ilości mandatów za konkretne wykroczenia. I teraz może ciekawe dane, z którymi każdy może się zapoznać. W budżecie miasta Grudziądza w 2013 roku zaplanowane wydatki na Straż Miejską w wysokości 3 085 000 zł, z czego 2 740 000, czyli 89,4% przeznaczono na wynagrodzenia i związane z nim pochodne. Czyli prawie 90% idzie na wynagrodzenia. Wpływy to 1 400 000 zł planowane, na które składają się grzywny i mandaty oraz kary pieniężne, odsetki od niezapłaconych w terminie kar. I przejdźmy teraz do budżetu na 2014 rok. Został on zatwierdzony 30 grudnia 2013 roku. W tym budżecie przewiduje się, proszę Państwa, wydatki w wysokości 2 977 200 zł, czyli prawie tyle samo co w roku 2013. Ale należy uwzględnić koszt zakupu w grudniu, bo to zrobiono w grudniu, pod koniec roku celowo uważamy, 9-osobowego samochodu za około 100 000 zł. Wpływy, i to jest ciekawe, wpływy w 2000 roku są planowane w wysokości 1 200 120 zł, czyli następuje wzrost o 20% w 2014 roku, wzrost o 20% wpływów z mandatów, grzywień i innych po prostu no, tych restrykcji tutaj. I to, co tu mówię w tej chwili, potwierdza powyższe uzasadnienie i świadczy o represyjnych, restrykcyjnych, nastawionych na realizację założonego planu działaniach w 2014 roku Straży Miejskiej w Grudziądzu. Plan ten będzie wykonywany, naszym zdaniem, tutaj inicjatorów, również poprzez zastępowanie policji drogowej radary. Również presja ze strony przełożonych na wykonanie planu sprawia, że w kontakcie ze strażnikiem miejskim obywatel z gruntu stoi na przegranej pozycji. Są to kwoty, które miasto Grudziądza przeznacza na utrzymanie 57 strażników. Również ciekawe spostrzeżenie, które chcemy przekazać. Liczba strażników miejskich w Grudziądzu z roku na rok rośnie, proszę Państwa. W ubiegłym roku przyjęto 4 nowych strażników. Podobnie rośnie ilość kamer w monitoringu miejskim. A jednocześnie, jak wszyscy wiemy, zmniejsza się liczba mieszkańców. Jest to niewytłumaczalne dla nas działanie władz Grudziądza, wskazujące na nieliczenie się ze środkami społecznymi i opiniami mieszkańców. Są to ogromne kwoty, na które składają się mieszkańcy Grudziądza, między innymi z obciążeń podatkowych. Patrząc jednak, jak te środki są wykorzystywane, można stwierdzić, że oczekiwany ustawowy cel nie został osiągnięty. I teraz też takie kilka po prostu przykładów, co strażnicy robią, a co nie powinni robić. Także tutaj, proszę Państwa, ważną sprawą
Może chcę to zacytować, żeby tutaj nie było. Strażnicy zamiast pełnić rolę stróżów w porządku w mieście Grudziądzu, być obecnymi wśród jego mieszkańców, znać ich problemy, pieszo, zaznaczam pieszo, patrolować za osiedli mieszkaniowych i działać wspólnie z lokalną społecznością, wolą wygodnie poruszać się po ulicach nowoczesnymi radiowazami, z których niezauważalne są wykroczenia, które najbardziej dokuczają mieszkańcom miasta. W związku z tym, mając to wszystko co na uwadze, co tu powiedziałem, dbając o racjonalne lokowanie środków publicznych oraz mając na uwadze utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa w mieście dla dobra mieszkańców, jest to jedynie słuszna droga, które władze miasta powinny niezwłocznie wykonać. Potwierdzeniem słuszności tego kroku niech będą decyzje, jakie zostały podjęte przez samorządy innych miast w sprawie likwidacji straży miejskich oraz zebrana i załączona liczba podpisów mieszkańców Grudziądza za likwidację straży miejskiej. Jeszcze raz powtarzam, 5530 podpisów są przed Państwem. To były takie główne tezy naszego uzasadnienia. Natomiast nie powinien tak służyć, jak my żeśmy zbierali podpisy, tak? Ja konkretnie zbierałem też nawet po mieszkaniach i ludzie narzekają. Rocznik 26, babcia wychodzi na Szczemiecinie z Jorkiem, leci dwóch strażników do niej. Dlaczego nie ma kantara? Dlaczego bez kantara go wyprowadza? Ona się zdenerwowała, mówi, kantar to mogę dla was kupić. 200 zł mandatu jej wlepili. Na lotnisku to samo jest. W Śródmieściu to samo jest. Ludzie po prostu są bezradni, bo tak jak powiedział kolega, jeśli oni są sam na sam, w bramie czy gdzieś, to są herodzi. Jeśli przypuśćmy chodzą na lotnisku, na przykład na moim osiedlu, tak? Oni szlifują tylko chodniki. Natomiast w parku, czy w lesie tam pobliskim, jeśli tam jest kilku chłopaków, nie podejdą, nie sprawdzą, czy ktoś pije piwo, czy nie. Natomiast w parku robią to, jak jest jeden dziadek i pije sobie piwko. Na przykład byłem też z interwencją u pana prezydenta Malinowskiego i pytałem się, dlaczego pozwalam na to, że oni pokazują swoją siłę. Dlaczego to mówię siłę? Bo sobie jeżdżą samochodami bez interwencji po alejkach w parku miejskim. Pytam się. Czy alejki w parku miejskim to są dojeżdżenia straży miejskiej, czy oni powinni po prostu chodzić pieszo? Jeśli jest interwencja, oczywiście, jak najszybciej interweniować. Natomiast druga sprawa, poruszę sprawę o ulicy Rydgiera, koło szpitala. Pisałem pismo do Komendy Miejskiej. Panie Janie, ja znam tę sprawę dokładnie, o panu już. Tak. Sporo razy może opowiadał, ale kwestia taka, co z tymi ludźmi. Chcecie ich prowadzić? A pan? Ja może powiem, co z tymi ludźmi. Prezydent Malinowski niejednokrotnie powtarzał, że w Grudziądzu nie ma problemu bezrobocia. Ludziom się nie chce pracować. Jeśli to są fachowcy, to myślę, że zatrudnienie znajdą. A pomoże im w tym prezydent Malinowski. Dobrze. Może ja też zabiorę tutaj głos. Trochę inaczej ten problem widzę. Rzeczywiście, jeśli chodzi o bezrobocie, to uważam, że tworzenie fikcyjnych funkcji urzędniczych nie jest rozwiązaniem dotyczącym walki z bezrobociem. Natomiast miasto ma wielki potencjał, ma wiele możliwości, do których nie sięga, tak? Ponieważ programy dotyczące rozwiązania problemu bezrobocia nie są realizowane, ani nie są przygotowywane, tak? Nie są koordynowane i nie są nadzorowane w sposób taki, aby przynosiły efekty. My jesteśmy zdania, że bezrobocie i mamy też jakieś pomysły nasze dotyczące możliwości rozwiązania bezrobocia w Grudziądzu, choćby w jakimś minimalnym stopniu. Natomiast oceniamy, że tworzenie sztucznych miejsc urzędniczych nie jest właściwą drogą do rozwiązania problemu bezrobocia w mieście, tym bardziej, że ta formacja uzyskała tu już opinię negatywną i mieszkańcy wypowiadają się przeciwko istnieniu takiej formacji. Są zainteresowani tym, by te pieniądze przeznaczyć na inne cele. No jeżeli, proszę pana, mamy tu ponad 5 tysięcy osób, niech pan sobie policzy, ile to jest osób. A to są tylko te, do których dotarliśmy, tak? Gdybyśmy rzeczywiście mieli odpowiednie środki i dotarli do wszystkich ludzi, to moglibyśmy powiedzieć konkretnie, na 100 tysięcy mieszkańców tyle osób odpowiedziało się przeciw, tak? To nie może pan negować treści tych głosów i opiniowania społeczeństwa negatywnego. To jest od nich informacja. To jest głos ludzi, którzy są przeciw. Panie doktorze, przepraszam, że wyjdę w słowo. Ja muszę powiedzieć jedno, że gdyby ludzie mieli przy sobie dowody osobiste, tak?
całe rodziny, bo całe rodziny chciały podpisywać, tak? A się okazuje, że tylko miała jedna osoba. To my to byśmy mieli w ciągu miesiąca zebrane nie 5 tysięcy, tylko 15 tysięcy podpisów. Tylko ludzie nie noszą przy sobie dowodów osobistych. A to jest niezbędne. I jeszcze raz podkreślam, ludzie po prostu są za likwidacją Straży Miejskiej dlatego, że Straż Miejska im nie rozwiązuje ich problemów, czy to chuligaństwa, czy tego. I ludzie są, weźcie teraz, 15 tysięcy, tak, jest 8 tysięcy, to zobaczcie ile to jest procent ludzi. Bo gdybyśmy mieli większe możliwości, na przykład nawet finansowe, tak, więcej wodorniczy, tak, to my byśmy mieli nie tylko 15 tysięcy, byśmy mieli 40 tysięcy na przykład, nie? To już wtedy by była połowa, to już by było starszy krat. Ale opinia jest taka, że ci starszy są niepotrzebni, mało to. Są nawet przykłady, to nawet było w prasie, że jeżdżą poza teren miasta, przypuśćmy na lotnisku, z tyłu jeżdżą, tak? Nogi na ten. No szczerze, ale to robią. To robią. Nie robią tego, do czego są powołani. Tak samo powiem jeszcze jedną ważną sprawę. Się mówi o bezpieczeństwie ludzi, tak? Po raz enty mówi, może dzisiaj to wykorzysta. Ulica Halera, ulica Nordowicza. Są cztery szkoły, cztery gmachy szkół, bo szkół może jest więcej, tak? Są dwa przejścia dla pieszych, tak? Proszę Państwa, gdzie stoi radar? Na środku boiska byłego mechanika. Nie stoi, jak się zjeżdża z ulicy Halera, przed tym pierwszym przejściem. Tylko stoi po to, jak wiewiórki latają szybko, to może i fotel łapie. Chodzi tylko o to, że łapać na kasę, nie na bezpieczeństwo ludzi. A tam jest szkoła podstawowa trójka. I dzieci chodzą z tego, z segregowanych do szkoły, tak? To pytanie, jakie to jest bezpieczeństwo? Dbanie o bezpieczeństwo. Według mnie żadne. Dobrze, ale moim zdaniem w projekcie uchwały tak ważnej powinny być chociaż, nie wiem, 2-3 zdania o tych pracownikach, którzy zasilają Straż Miejską. Jeśli to ma być odpowiedzialny projekt uchwały, który przewiduje też skutki tej decyzji. A skutki będą takie, że ci ludzie pójdą na parkową i zapiszą się w Urzędzie Pracy. Prezes Marianowski zatrudni, nie ma bezrobocia w Gruziądzu, panie redaktorze. Pan wielokrotnie słyszał takie wypowiedzi. Panie, a jeżeli są fachowcy, to pracę znajdą. Panie redaktorze, część pójdzie do policji, jak już powiedziałem, tak? A jak się państwo i władza przyjmowała lokomotywownią, jak tam 60 ludzi poszło w MIG. Pytam się, kto się nimi interesował? Ja panu powiem, dlaczego to się interesuje. Tak. Bo to są ludzie Platformy Obywatelskiej. Dlatego. Jeśli można, może jeszcze jedną sprawę. Straż Miejska w Grudziądzu, tak jak mówiliśmy, powinna pełnić służebną funkcję wobec mieszkańców, a nie być jednostką do zarabiania pieniędzy na mandatach. To, co już mówiłem, 20% wzrost w budżecie 2014 do 2013. Druga sprawa, jak można planować mandaty? No, ja nie wiem, bym chciał usłyszeć może skarbnika, może osobę odpowiedzialną. Rozumiecie co z tego? Jak można zaplanować 20% wzrost mandatów? Konwojowanie pieniędzy, bo również to robią Urzędu Miasta i prezentacje się komendanta oraz strażników w galowych mundurach w czasie imprez miejskich. Takich jak składanie oraz noszenie wiązanych kwiatów i wieńców za lub przed prezydentem miasta i innymi osobami. Czy to jest rola strażników, komendanta, żeby wiązanki czy osoby przed prezydentem niosły albo za nim i składały pod pomnikami? Niech się zajmą bezpieczeństwem. To jest również jeden z elementów. I może już ostatnie zdanie, jeszcze później udzielimy głosu Państwu. Po prostu było też również 5000 jest 530 podpisów. Nie ma co omówić. My jako organizatorzy liczymy się, że z tym wnioskiem może być różnie. Może być tak, że miasto zrobi wszystko, że wymaganej 5000 dobrych podpisów nie będzie. My określamy tutaj, ja tak to liczę, określamy, że 5-6% na te 5,5 tysiąca może mieć wady różnego rodzaju, na które nie mieliśmy wpływu. Takie jak osoby spoza Grudziądza, bo są, które podpisały, osoby źle PESEL wpisały, albo osoby, które się kilkakrotnie podpisały. Może być taka sytuacja, zdajemy sobie sprawę, bo będzie to podlegało szczegółowej weryfikacji. Druga sprawa, również zdajemy sobie, jeśli będzie te 5 ponad tysięcy dobrych, pozytywnie zweryfikowanych podpisów, to wszystko będzie robione, żeby to nie weszło na obrady sesji Rady. A jeśli wejdzie, to również się zdajemy, my wiemy, jaki jest układ sił, kto tutaj ma inicjatywę uchwałodawczą, nie radni, ale prezydent, bo on już przejął to, co mówiliśmy na poprzedniej konferencji i po prostu funkcje uchwałodawcze, łącznie z wykonawczymi. Taki jest Grudziądz, takie jest miasto. Bezsprzecznie uważamy, tu chyba wszyscy się przyłączą, którzy są, że naszym sukcesem jest to, że udało nam się
w ciągu 4 miesięcy zebrać ponad 5,5 tysiąca podpisów. Udało nam się przeprowadzić setki, tysiące rozmów na temat Grudziądza, Straży Miejskiej i nie tylko Straży Miejskiej, również władz, działań, bezrobocia. Wypowiedzi ludzi są bardzo ciekawe i to jest naszym sukcesem. Jest to sukces nas jako organizatorów i sukces mieszkańców, że włączyli się w to społeczeństwo obywatelskie, o którym tak często prezydent mówi, a niewiele niestety robi. I to jest nasz wspólny sukces. Niezależnie od tego, jeszcze raz chciałem podkreślić, jakie będą dalsze losy tego naszego projektu obywatelskiego. Proszę Pani, ja się dodam jedno. Jest tyle lat po transformacji w kraju, tak? A ja, proszę Państwa, powiem jedno. Jak Platforma wygrała wybory, tak? To byłem u pana prezydenta Malinowskiego, byłem u jego pracownika Sikory i przedstawiłem mu, jak to się dzieje, że on mianuje byłego sekretarza PZPR-u na takie stanowisko. Odpowiedział mi w ten sposób. Panie Janie, to jest mój przyjaciel. Ja go bardzo dobrze znam. On będzie komendantem. Minęło tyle lat. I podejrzewam, że jakby był ktoś inny komendantem, może by było inaczej. Może by było inaczej. Chodziłem też do pani poseł Grab. Czy ona się nie wstydzi, jak jeszcze była, czy ona się nie wstydzi, że były czerwony, składa więcej przypomnikiem. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze tak, ostatnie pytanie dotyczące tego naszego tematu, o którym mówiliśmy. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Bo przejdziemy do następnego tematu, tak? Proszę bardzo. Ja już, proszę. Jeśli nie ma, jesteśmy oczywiście do dyspozycji po spotkaniu. Także drugi punkt naszego programu. Proszę tutaj naszej konferencji dzisiejszej i proszę już na początek powiem, absolutnie nie łączyć tego, co tutaj pani Zofia Chlebowska powie w tej chwili i przedstawi z tym, o czym mówiliśmy. Absolutnie. To jest przypadkowe nasze tutaj spotkanie, przypadkowy temat, który tak po prostu się, to się zbiegło. Proszę bardzo, pani Zofio, przekazuję głos pani, tak? Chciałam podziękować Stronnictwu Ludowemu, że zaprosili na ten dzisiejszy i demokratycznemu, przepraszam, za zaproszenie na dzisiejsze. Tak układzie ułatwia tę sprawę, bo będę mówiła tylko raz na ten temat. Otóż wyszłam naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, które pojawiało się na różnych forach internetowych, facebookowych i tak dalej, gdzie ludzie sygnalizowali, że należałoby wykonać jakiś krok w stronę tego, by ożywić działalność turystyczną w tym mieście. Miasto od 8 lat próbuje te kroki w tym kierunku jakieś czynić. Inwestycje, które są rozpoczęte, inwestycje, które się zakończą. Jednak to wszystko jest, jakby powiedzieć, niespójne z sobą, niepowiązane. Brakuje tego magnesu, który spowodowałby, żeby te wszystkie rozrzucone elementy wreszcie zagrały i stworzyły jakiś harmonijny produkt gotowy do sprzedaży. Ponieważ internauci, wszyscy moi znajomi, bliżsi, dalsi, przyjaciele, sugerowali dosyć często, że dobrą atrakcją dla miasta byłoby wykorzystanie miasta, korzystając z ich sugestii, wstępny projekt, propozycje, w jaki sposób można miasto Grudziądz promować w Polsce. Na początek niechby to były 3 osienne województwa. Promować w ten sposób, żeby ta promocja miasta nie kosztowała, aby na tym pomyśle, na tej inwestycji miasto mogło jeszcze zarabiać dodatkowe środki na dalszy rozwój turystyki i łączenia tych wszystkich elementów w jakąś spójną całość. Ten projekt, który przygotowałam, dotyczy postawienia na Wiśle tramwaju wodnego. Na początek wybrałam taki tramwaj, który jednorazowo zawiera 56 osób. I rewelacja jego polega na tym, że jest uniezależniony, można powiedzieć, od stanu wody na Wiśle, ponieważ wybudowany na zasadzie katamaranu ma wyporność, zanurzenie 64 cm. Czyli jakakolwiek susza miasta by nie dogoniła, ten tramwaj wodny pokona każdą kałużę, każdą wodę. Atrakcją tego tramwaju postawionego na Wiśle byłoby to, że pełnia wielolakie funkcje. Nie służy tylko i wyłącznie do przewozu pasażerów w stricte pojętym określeniu tramwaj, czyli od przystanku do przystanku, ale przede wszystkim obsługuje bardzo szeroko rozumiany ruch turystyczny, czyli ściągnąłby wycieczki przyjazdowe, autokarowe. Rokrocznie wszystkie szkoły w okolicach, w całej Polsce zresztą, organizują wyjazdy jedno-dwudniowe dla uczniów i najczęściej wybierają stare, utarte szlaki. Zadanie tego pomysłu i projektu polega na tym, żeby przechwycić część tego ruchu turystycznego zmierzającego ciągle w
kierunku Malborka, Torunia Gdańska, mówię o stronie zachodniej, i tak spowodować, żeby zechcieli zatrzymać się w tym mieście przynajmniej na 8-9 godzin. Te propozycje, które mamy w mieście, czyli dobre muzea, dobre kościoły, dobre, ładne spichlerze, teraz powstająca marina, zmodernizowana baza turystyczna w Rudniku, to wszystko jest, ja to nazywam, żartując, jak wędki bez haczyka. Nie ma się czego złapać, żeby było to magnesem dającym napęd temu wszystkiemu. Jeżeli zainwestuje miasto w zakup tego tramwaju wodnego, koszt nie jest żaden wygórowany, jest w tej chwili w absolutnej promocyjnej cenie, 1 300 000 netto, jesteśmy w stanie rozpocząć sezon turystyczny w mieście jeszcze w tym roku. Szkoda ten sezon stracić. Ja nie będę tutaj w szczegóły się zagłębiała. Ta propozycja zawiera tylko ogólną perspektywę, co z tym tramwajem wodnym można zrobić. Jest to bardzo luksusowa jednostka, wyposażona w nawigację, wyposażona w kamery, w echosondy, w solary, wyposażona w duży ekran telewizyjny, w 12 głośników. No, możliwości całe multum. W momencie, w którym ten statek przestaje obsługiwać ruch turystyczny przyjazdowy w miesiącach od maja do września, można go przesterować, przebranżowić, ponieważ taka możliwość istnieje. I adoptuje się cały pokład na salę lekcyjną. 14 stolików, przy których siada podwoje uczniów, plus 4 stoły laboratoryjne. I lekcje odbywają się w tak zwanej szkole na wodzie. Czy to lekcja geografii, gdzie obserwujemy nabrzeże Wisły, czy to lekcja biologii, gdzie badamy skład flory, fauny, kamerami termowizyjnymi zamontowanymi i będącymi na wyposażeniu tego statku. Rewelacją tego tramwaju wodnego jest jego, że tak powiem, niezależność od możliwości parkowania. Przytrzymuje wszędzie, gdzie tylko zapragnie, z tej prostej przyczyny, że dokupić do niego można tak zwany ponton, skonstruowany na tej samej zasadzie jak ta jednostka pływająca, który przycumowany do brzegu zawsze dostosuje się do poziomu statku dowijającego, co jest rzeczą nie do przecenienia w sytuacji przewożenia osób niepełnosprawnych. Tak? Ten tramwaj jest do tego również przystosowany. Tramwaj zawiera toaletę, więc może sobie wielogodzinne rejsy wyznaczać bez konieczności zatrzymywania z powodów wiadomych. Tak? Nie będę zanudzała. Do tej propozycji luźnej, póki co, ja to nazywam roboczej, którą na ręce prezydenta, wiceprezydenta pana Ślusarskiego dzisiaj złożyłam, z ogromną prośbą, żeby zechciał wczytać się w detale. Jest 12 załączników rozpracowanych do ostatniego detalu, w znaczeniu takim, że jest to gotowy produkt, który można wcielać w życie. Biura podróży do tego zaangażować, wycieczki, które miałyby do Grudziądza napływać, pobudzone zostałyby w ten sposób, że należy rozesłać ofertę konkretną, obrazową, nie enigmatyczną, jak wiadomość na Twitterze, co w tym mieście można zobaczyć, jak można cytadelę zagospodarować, jak można dzieci żywić na cytadeli w namiocie, który stał w Święto Niepodległości. Dzieci nie znoszą być zaganiane do restauracji stołówki na przymusowy obiad pomidorowa. To byłaby zupa grochowa, tak jest, kiełbaska, bułka, catering, restauracje współdziałające, dowożące to na określony termin, na określony czas. Rewelacją jest również cena, ponieważ to cudeńko, bo ja się w tym zakochałam, pływa i zużywa tylko 5 litrów oleju napędowego na godzinę pływania. Ma 2 silniki niezależne, każdy z nich zużywa 2,5 litra benzyny. Producent, z którym wiele czasu spędziłam na rozmowach, powiedział, że ta wartość jest tak zawyżona, ale ponieważ gdyby podał prawdziwą, mogłaby się dla społeczeństwa okazać mało wiarygodna. Ponieważ katamaran płynący z prądem wyłącza silniki i tak ma prędkość 7-9 km na godzinę. Więc sama cyfra 5 litrów oleju na godzinę pływania wskazuje na to, że bilet dla ucznia nie może kosztować na godzinną przejażdżkę więcej jak 8 zł. I w tym jest wliczony zysk, który ta jednostka pływająca po sezonie zakończonym, pomijam o tym, w tym rozliczenie i wynajmowanie tego statku na szkoły zielone, szkoły wodne, tylko obsługa ruchu turystycznego powinien przynieść zysk w granicach 300 000
w sezonie, tak? Do rozliczenia zastosowałam wersję mało optymistyczną, nieoptymalną, gdzie miesiąc potraktowałam jako 20-dniowy okres rozliczeniowy. 10 dni zostawiając na te wszystkie rzeczy, które się zdarzają. Zła pogoda, martwe rzeczy i tak dalej. Chcę powiedzieć tak, że jeżeli, bo to jest tylko wycinek z tego projektu, który przygotowałam z myślą o Grudziądzanach, naszych mieszkańcach. To jest tylko jeden wycinek, bo on ma, od niego się wszystko zaczyna. On ma również jeszcze, jakby to określić, takie satelity, tak, które wciągną do tej całego projektu budowaną trasę nadwiślańską w tym odcinku od Pisaka do Cytadela, tak? Cytadela i z powrotem. To jest oddzielny projekt, również dający zatrudnienie przynajmniej 12 osobom, ale to są takie rzeczy, nie będę o wszystkim mówiła, bo zrobi się z tego ligos, tak? Zamieszanie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tak sobie wymyśliłam, że gdyby... Kłopot polega tylko na jednej kwestii, że to wszystko przyszło za późno, troszeczkę za późno, ponieważ ta cena promocyjna obowiązuje do końca kwietnia tego roku, a poza tym jest to jeszcze nieomówione ani z radnymi, z Radą Miasta, ani nie znamy stanowiska prezydenta, natomiast tymi właśnie, jak to, co w tej chwili mówię, próbuję dotrzeć do szerszego gremium społeczeństwa i zbudować jakieś porozumienie, może jakiś front wsparcia tej inicjatywy, przyjrzenia się jej. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Zbadałam również sytuację w Bydgoszczy, gdzie zakupiono dwa plastikowe statki małe, które kursują po brycie, zawierają 20 osób. I te statki po dwóch sezonach pływania wykazały wzrost napływu turystów w okolicy Starego Miasta Brdy o 100%. I miasto tam rozwiązało problem w ten sposób. Zakupiło te statki i specjalnie zawiązanej spółce wydzierżawiło, wyznaczając wpłatę do kasy miasta za dzierżawę jednego statku w wysokości 200 tysięcy. Efekt jest taki, że po dwóch latach prezes tej spółki, z którym również jestem po rozmowach, złożył zapotrzebowanie do prezydenta miasta Bydgoszczy na kolejne dwie pływające jednostki, tym razem większe, zawierające 90 osób. I koszt takich jednostek na dzień dzisiejszy to jest 1 000 000 zł, 1 900 000, co sprawdziłem i też omówiłam z producentem tych jednostek pływających. Serwis nie nastręcza żadnych problemów, ponieważ producent oddzielną umową spisaną z armatorem, nie wiadomo kto w nim w Grudziądzu zechce zostać, ten serwis świadczy. I tutaj jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Gdyby miasto nie mogło nagle znaleźć budżet zamknięty, omówiony, zatwierdzony, istnieje możliwość leasingowania tej jednostki na okres 5 lub 8 lat. Jest leasingodawca, z którym również jestem po rozmowach. Istnieje możliwość kredytowania tego statku i są banki, które bardzo chętnie do tego... Ale na ten projekt, bo docelowo widzę 3 pływające takie jednostki w Grudziądzu i wtedy one by miały sens i zamykały to wszystko, co w tym programie ujęłam, czyli zapełnienie pełne bazy noclegowej w Rudniczu, zapełnienie bursy w okresie, gdy ona jest pusta, lipiec i tak dalej, i zapewnienie, że to miasto zacznie powolutku budzić się do życia. Nie zbudujemy od razu ruchu turystycznego na miarę Torunia, niemożliwe, ale spróbujemy przechwycić ten ruch turystyczny, który zmierza z zachodu, tysiące Niemców wędrujących w swoje ukochane strony, Mazury, Prusy Wschodnie, to wszystko pływa kanałem elbląskim po Ostródzkich jeziorach, po Iławskich jeziorach. Dlaczego nie mogą zatrzymać się na godzinny spacer i zobaczyć najpiękniejszą w Europie panoramę Cytadeli od strony Wisły, prawda? Tym bardziej, że ten tramwaj zatonuje i po drugiej stronie Wisły, wszędzie, gdzie zapragnie, gdzie sobie wycieczka zażyczy. Ja opracowałam 6 takich podstawowych dla wszystkich grup wiekowych, dla miast, wsi, bo każdy ma inne zapotrzebowanie, prawda? Ale to są detale techniczne, o których tutaj nie będę teraz, że tak powiem, bo za dużo by było tego jednocześnie. Moja prośba jest taka, wyobrażam sobie, że otwarcie maryny, które jest zaprogramowane na kwiecień, tak? Dobrze zrozumiałam. Październik, listopad będzie wszystko otwierane. O, to tak słucham. Po 14 listopada to by są. Kiedy będzie krótkie otwarcie maryny, to uda się, że pierwszy statek, który wpłynie do portu, to będzie
statek należący do mieszkańców Grudziądza. A potem wszystko następne, które będzie chciało za tym podążać, rozwijać się i uatrakcyjniać to miasto, to już będą prywatni armatorzy, prywatni właściciele. Dać ten pierwszy impuls, ten pierwszy początek i pchnąć jakąś nadzieję w serca mieszkańców, że własnymi siłami, wcale niedużymi, możemy coś zrobić. Bo skoro oświetlenie obiektów nieturystycznych, kościołu, łów, teatru, spichlerzy, nie przyniosło turystów, nie zwiększyło znacząco ruchu, prawda? Czyli super, że to jest, bo zagra z czymś innym. Hoteli na dzień dzisiejszy, na ten ruch turystyczny, przeliczyłam to, jest absolutnie liczba wystarczająca. Jeśli jeszcze do tego włączymy hotel Energetyk w Rudniku i odnowiona baza, której się nie musimy wstydzić, bursa w okresie letnim. To jest na, że tak powiem, pierwszy początek. A tutaj jeszcze jedna nadzieja w serca mieszkańców, gdyby się martwili, że ten zakup byłby obciążeniem miasta znowu zbytecznym, niepotrzebnym, to nawet gdyby nie udało nam się tak tej machiny rozpędzić, że ten projekt dotyczy szacunkowej liczby 20 tysięcy przyjazdowych grup zorganizowanych, głównie na początek szkół, od podstawowej aż do liceów, tak? To przecież mamy 100 tysięcy mieszkańców. Proszę mnie przekonać, że w pierwszym sezonie 20 tysięcy mieszkańców nie zechce zabrać swoich dzieci, podopiecznych, rodziców, wsiąść na ten statek i zaliczyć jeden spacer. Według mnie mamy więcej. 20 tysięcy, czyli mamy rentowność tej jednostki w granicach 250 tysięcy na tak skalkulowanej cenie biletów. Ona będzie podlegała korekcie, bo to... nie musimy szkolić własnego kapitana i sternika. Trzeba to docelowo pewnie kiedyś będzie zrobić, mieć ich własnych tu na miejscu zatrudnionych. Rozmawiałam z prawdziwym zagłębiem ludzi z uprawnieniami aktualnymi w Tczewie. Gotowi podjąć pracę od dzisiaj, od zaraz. Na sezon zamieszkają, też to zbadałam, nie ma ten. I tutaj jest jeszcze, bo ja tak próbuję wszystkich na wszystkie sposoby przekonać, żeby podeszli do tego projektu z sercem. Ta jednostka może pływać po wszystkich wodach całej Europy. Ma wszystkie wymagane homologacje, wszystkie wymagane pozwolenia, wszystkie wymagane certyfikaty. Nie ma takiej opcji, że płynie na wody Berlina, tak? Czy no, podpowiadajcie, rzeki, jakie przychodzą do głowy i zostanie zatrzymana z powodu tego, że nie spełnia warunków technicznych. Jest super bezpieczna. 13 ton wyporności, gdy pasażerowie jednorazowo na statku nie mogą przekroczyć swoją wagą 500 kg. W sytuacji i złożoność instytucjonalna w mieście, jak i w ogóle w Polsce, no, powoduje, że niektórzy sobie z takimi sytuacjami nie radzą. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom i tym potrzebom, po feriach zimowych otwieramy Biuro Interwencji Społecznej, nieodpłatnie. W biurze będziemy przyjmować skargi i podejmować interwencje i będziemy wspierać rozwiązywanie problemów społecznych. Biuro będzie funkcjonowało po feriach, o dyżurach, które mają się odbywać dwa razy w tygodniu, co najmniej po dwie godziny, co przewidujemy, poinformujemy w odrębnym komunikacie. Niemniej już dziś możemy powiedzieć, że gwarantujemy bezpieczeństwo i zapewnienie i zachowanie tajemnicy w związku z odbywającymi się spotkaniami. I to jest taka wiadomość dla mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać nieodpłatnie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.